Witajcie. Dzisiaj porozmawiamy na temat pulsu. Ponownie. Jeden odcinek już popełniłem, omówiłem i pokazałem, mam nadzieję, że fajny sposób, w jaki sposób rozpoznawać 5 jakości na pulsie. 5 przemian. To jest dość ważne badanie. Pokazuje nam, w jaki sposób organizm człowieka nastroił się na radzenie sobie z życiem. Więc wiemy, jeśli ktoś będzie miał dużo drzewa na pulsie, no to wiemy, że jego dominującą cechą jest przemiana drzewa, czyli generalnie ruch, żywiołowość, inicjacja, aktywacja, osiąganie celu, ale również wszystko to związane z niezaspokojeniem osiągania celu, więc irytacja, frustracja, złość itd., itd. Jeśli ktoś będzie przejawiał na pulsie przemianę metalu, to możemy domniemywać, że w jego życiu dominuje tendencja do nadmiernej absorpcji energii, przyswajania i transformacji. Czyli tego człowieka będzie więcej w środku niż na zewnątrz. Będzie miał tendencję do doświadczania życia, a nie do kreacji i aktywności. I tak dalej, i tak dalej. Bardzo ważne badanie. Ale jest pewne badanie pulsu, które jest absolutnie kluczowe dla akupunkturzystów. Czym my się zajmujemy? Nakładamy punkty, które leżą na meridianach głównych, na 12 meridianach głównych. I tak na pulsie mamy 12 pozycji. I czy nam się to podoba, czy nie, musimy umieć badać te pozycje. Kwestia oceny, analizy konkretnej pozycji, analizy pewnych różnych jakości występujących na różnych pozycjach jest wtórna. Natomiast, żeby móc cokolwiek analizować, musimy to najpierw zbadać. Moją przygodę z akupunkturą zaczynałem od diagnozy z pulsu. Mój pierwszy nauczyciel przekazał mi tajemną wiedzę, która brzmiała tak. Puls jest najważniejszy. Pacjent może kłamać, więc puls prawdę ci powie. I tego trzymam się od 20 lat. Generalnie niczego więcej mnie nie nauczył, jeśli chodzi o diagnozę z pulsu. Ale wiedziałem, że istnieje coś takiego. Na pewno gdzieś wtedy podejrzewałem, że gdzieś jest opisywana, gdzieś jest przekazywana. To naprawdę było dawno temu i trudno było o jakiekolwiek podręczniki. Trudno było znaleźć nauczycieli. Dzisiaj Eldorado. Podręcznikowe, kursowe, warsztatowe. Naprawdę możemy przebierać. I w Polsce, i za granicą. A w dzisiejszych czasach COVID-a kursy online dają niezwykłe możliwości. Możecie się nauczyć bardzo wielu technik badania pulsu. No ale wracam do historii mojej akupunktury. Więc już wiedziałem, że puls jest najważniejszy i chwała mu za to. Ale potem przyszło zmierzyć się z pacjentami. Jak to ten puls badać? Już wiedziałem, że są pozycje, jest ich 12. Jako taką można było badać pozycje środkowe, pozycje kłan i wątroby, śledziony, żołądka, pęcherzyka żółciowego, ale wszystko to było słabe. Na ten czas posługiwałem się definicjami jakości pulsu. Pewnie je znacie, 28 jakości. I tak naprawdę nie wiedziałem, czy to są jakości ogólne, czy to są jakości szczególne, dotyczą ogółu pulsu, czy dotyczą konkretnych pozycji. Więc byłem przeszczęśliwy, jak mogłem rozpoznać Huamai, Semai, Fumai, Ruanmai i tak dalej, i tak dalej. Jak uczyłem się tego pulsu? Po pobycie w Chinach, w klinice Chengdu, nie za wiele nauczyłem się z akupunktury, ale nauczyłem się jednego. Nauczyłem się tego, że medycynę chińską trzeba wykuć. Jest spisana w podręcznikach i po prostu trzeba ją wykuć. Więc moja droga do badania pulsu wyglądała tak, że na ile to było możliwe, opanowałem diagnozę z wywiadu, stawiałem diagnozę na podstawie wywiadu i później badałem puls takiego już zdiagnozowanego pacjenta i domniemywałem, że na pozycji serca mamy Huamai, że na pozycji śledziony mamy Suimai. I w ten sposób uczyłem się pulsu. Z perspektywy paru lat uważam, że nie tak to powinno wyglądać. Każdy z nas powinien mieć nauczyciela, który pokaże, jak badać puls.
niezależnie od techniki, niezależnie od teorii, ale warto jest mieć kogoś, kto Wam pokaże, jak badać puls. To jest niezwykle istotne. No i tak uczyłem się pulsu, 28 jakości pulsu, no ale nagle się zrobiło tak, że pojawił się jeden, drugi, trzeci nauczyciel i powiedzieli, że to wcale tak nie wygląda. I co się okazało? Że na pulsie można badać Shen, Qi, Jing, Hun, Po, można badać stan aspektu ziemieńskiego człowieka, czyli 12 branches, można badać właśnie 5 przemian, o których mówiłem poprzednio, można badać pozycję, każdą z osobna, co więcej pozycję Yin możemy dzielić dodatkowo na pozycję Yin i Yang, nie tylko na wątrobie, na śledzionie, ale również na innych pozycjach, serce, osierdzie, nerki, płuca. I to jest istotne. Z perspektywy teorii, czy w ogóle konceptu akupunktury, który mówi o tym, żeby wzmacniać najsłabsze ogniwo, to trzeba je znaleźć. I najistotniejszy w tym systemie akupunktury jest dobór meridianu. Dobór punktu to już jest strojenie. Dobieramy punkt po to, żeby coś zrobić na osi horyzontalnej, wertykalnej, coś zrobić z przemianami, ale najistotniejszy jest dobór meridianu. Jak go dobrać? Dobieramy najsłabszy meridian. Ale żeby się dowiedzieć, który z meridianów jest najsłabszy, musimy nauczyć się badania 12 pozycji. Jeszcze raz powtórzę. Nie chodzi o analizę, to jest rzecz wtórna, ale musimy nauczyć się badać 12 pozycji. I o tym dzisiaj szybko chciałbym Wam powiedzieć, jak to możecie zrobić. Najłatwiej jest, jak wiadomo, uczyć się pulsu na środkowych pozycjach. Pozycja środkowa, pozycja Kwan zajmuje 50% pulsu, objętości pulsu, więc tam się najwięcej dzieje. Środkowy ogrzewasz, wiadomo, dużo się dzieje. Więc podobnie jak z 5 przemianami, najpierw musimy znaleźć tętnicę promieniową, zapoznać się z nią, przywitać się, poczuć jej brzegi, poczuć wypełnienie. Wchodzimy na głębokość, w której puls odczuwamy najwyraźniej. Nieważne, co tam czujemy. Ważne, żeby go odczuwać najwyraźniej. To daje nam pewność, że jesteśmy w naczyniu, nad naczyniem, a nie obok. O tym już wspominałem, że bardzo często błędy w diagnozie wynikają z tego, że badamy coś obok naczynia, a nie samo naczynie. No jak już znajdziemy to naczynie, to naczynie zaciskamy, schodzimy palcem, o tym nie wspomniałem, to badanie wykonujemy jednym palcem, albo wskazującym, albo środkowym. Jakie są różnice, o tym może powiem na końcu. Więc schodzimy w dół, zaciskamy naczynie do tego momentu, aż nie czujemy nic. I później pomału odpuszczamy nacisk. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ kiedy zaciskamy naczynie, używamy siły, używamy napięcia, a nie chcemy odczuć na pulsie pacjenta naszego własnego napięcia. To naprawdę tak się dzieje, możecie spróbować. Ci z Was, którzy uczestniczyli w moich warsztatach z pulsu, wiedzą, że to jest jedno z pierwszych ćwiczeń, czyli proszę o to, żeby badali puls i w trakcie badania pulsu, jeśli jedną ręką badają puls, to żeby drugą, swoją wolną rękę zacisnęli mocno. I nagle odczucie się zmienia. Napięcie w lewej ręce wpływa na odczucia prawej ręki. Wracamy do naszego badania. Więc zaciskamy naczynie, już wiemy, dlaczego zaciskamy, a odczucia będą pojawiały się w trakcie odpuszczania. W trakcie odpuszczania nie ma tego napięcia. I to, co wyczujemy w środkowych pozycjach, to będzie. Nie czujemy nic, odpuszczamy, czujemy coś, odpuszczamy dalej, odczuwamy coś innego, odpuszczamy dalej, czujemy jeszcze coś innego. I znowu nie analizujcie od razu, że to jest yin wątroby, yang wątroby i pęcherzyk żółciowy, jeśli badamy lewą rękę. No? Jak już zaczynamy myśleć, co czujemy, to już przestajemy czuć. Aspekt yin, ziemi, tłumie aspekt shen, czucia, przemiany ognia. No? Więc najważniejsze jest to, żeby nauczyć się badać, czyli
nauczyć się odczuwać różnice, bo to, co my czujemy, to tak naprawdę różnice. Wszystko jest względne, wiemy, yin-yang, ciepłe, zimne, jasne, ciemne, szerokie, cienkie, wypełnione, puste, napięte, miękkie, tutaj przechodzi już do naczynia tętniczego, jest względne. Więc na samym początku, po to, żeby wprawić się w badaniu pulsu, pozwólcie sobie nie opisywać tego, co czujecie. Pozwólcie sobie nie diagnozować. Pozwólcie sobie czuć. Co więcej, pozwólcie sobie nazywać pewne odczucia, jak już nauczycie się badać, swoimi własnymi słowami. To było jedno z niezwykłych doświadczeń podczas warsztatów z pulsu, kiedy poprosiłem o to kursantów i ktoś czuł wietrzyk w lesie, ktoś inny czuł dziewczynkę skaczącą na skakance autentycznie, ktoś inny czuł galaretkę, ktoś inny czuł mrówki. Różne rzeczy. Własnymi słowami. Jeśli opisujemy coś własnymi słowami, to nie staramy się naszych własnych odczuć wepchnąć w jakieś definicje, w jakieś ramy. Tym samym ograniczając czucie. Więc jeszcze raz, witamy się z naczyniem, poznajemy naczynie, jesteśmy nad naczyniem, zaciskamy je i pomału odpuszczamy. I staramy się odczuć różnicę. W ten sposób nauczymy się badać pozycję yin i yang, najśrodkowych pozycji. Kolejny aspekt badania 12 pozycji to aspekt znalezienia pozycji cun, czyli tej znajdującej się przy nadgarstku. Tak jak wspomniałem, pozycja kwan, pozycja środkowa zajmuje większą część pulsu, więc łatwo jest ją znaleźć. I bardzo często słyszę od wielu osób, że mają duże trudności z odczuwaniem pozycji cun. Po prostu jest im trudno. Po pierwsze, jeśli chcemy badać pozycję cun, to ręka naszego pacjenta nie może być zgięta. Bo jak będzie zgięta, to pozycja cun się chowa. Więc musi swobodnie, teraz dojdę do kamery, ani przeprost, ani zgięcie, ma wyglądać tak. I teraz, jak nauczyć się badać pozycji cun? Dokładnie w ten sam sposób. Przykładamy palec do pozycji środkowej i pomału przesuwamy się po naczyniu, aż odczujemy coś innego. Nieważne co. Naprawdę nieważne. Na samym początku przynajmniej. I już będziemy wiedzieli, że jesteśmy na pozycji cun. I pozwólcie opuszczę swojego palca przez chwilę pobyć na tej pozycji. Niech zapozna się z tą pozycją, a dopiero później spróbujcie zacisnąć naczynie i odczuć pozycję yin i yang. Na prawej płuca, ili to grube, na lewej serce, ili to cienkie. Pozycja chi, dolnego ogrzewacza, znowu środkowy ogrzewacz, środkowa pozycja i przesuwamy się po naczyniu, aż odczujemy coś innego. Po prostu odczujemy coś innego. To jest najprostsza z możliwych technik, żeby nauczyć się badać poszczególne pozycje w rozumieniu górnego, środkowego i dolnego ogrzewacza, cun, kwan, chi, a w obrębie tych pozycji badać narządy yin i narządy yang. Zachęcam Was gorąco do tego, żeby uczyć się odczuwania zmian. Jak już nabierzecie wprawy, zdobędziecie tę technikę, to potem możecie przejść do analizowania pulsu, ale to już zupełnie inna historia. Na samym początku, jak zaczniecie analizować puls, to możecie go określić po prostu, czy według Was jest mocny czy słaby, pełny czy pusty. Pamiętamy o tym, że będziemy chcieli wzmocnić najsłabsze ogniwo, więc znajdujemy te pozycje, które według nas, według naszego odczucia są najsłabsze. Czyli tak naprawdę, czy to jest schodzenie głębiej i ku powierzchni, czy to jest wchodzenie wyżej i niżej, tak naprawdę chcemy nauczyć się odczuć zmiany. A zachęcam również do tego, żeby nie uczyć się od razu całości. Postanówcie sobie, że możecie po prostu przez tydzień badać tylko pozycję cun.
Gwarantuję Wam, że jak zbadacie pozycję cun bez ich analizowania u 20 pacjentów, a 30 pacjentów, 30 ludzi, nauczycie się tego. To nie jest trudne, nie ograniczajmy się, że badanie pulsu to mistrzostwo i tylko przeznaczone dla jednostek. Wcale nie, tego może się nauczyć absolutnie każdy. Ok, 12 pozycji, niezwykle istotne. Pamiętamy o tym, żeby nie redukować nadmiaru. Każdy nadmiar, każdy objaw jest swego rodzaju próbą organizmu kompensacji niedoboru. Więc jeśli wzmocnimy niedoborowy meridian, przypomnimy organizmowi o pewnych energiach, o których zapomniał, to nagle kompensacja nie będzie miała racji bytu. I nadmiar znika. I to się dzieje natychmiast po nakłuciu, nie trzeba długo czekać. I w większości przypadków pacjenci odczuwają zmianę. I ostatnia rzecz. Też wspominałem o różnicy w badaniu między palcem wskazującym i palcem środkowym. Palec wskazujący to palec z metalu, mielita grubego. Metal to, może inaczej, energia metalu umożliwi Wam znajdowanie drobnych szczegółów, czyli to jest bardziej badanie techniczne. Natomiast palec środkowy, meridian osierdzia, to jest aspekt przemiany ognia. Więc wtedy dużo więcej czujemy, dużo łatwiej jest nam odczuć. Dlatego zachęcam do nauki badania pozycji palcem środkowym właśnie. Mam nadzieję, że ten krótki mini kurs będzie Wam pomocny. A jeśli pojawią się jakieś pytania, jak zwykle jestem otwarty, czekam na nie. Pozdrawiam, do zobaczenia.